Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj temat gospodarczy, temat bardziej motoryzacyjny. Dalsze losy samochodów z Lublina, samochodu Honker. Naszymi gośćmi Zofia Walczuk, samorządowiec. Witamy gorąco i serdecznie. Pan Zbigniew Tymiński, właściciel fabryki Honker. Cześć Boże. Współwłaściciel. Na samym początku określimy, ale potem już nie będziemy tak precyzyjnie wyrażać się. I jeżeli chodzi o sytuację własnościową, i pan Tomasz Murawski, ekspert i pasjonat polskiej motoryzacji. Szczęść Boże. Zanim będziemy mówić o dalszych losach samochodów z Lublina, nasza audycja niech ma kontekst taki szerszy. Spróbujmy tutaj zapytać pana Tomasza o jego, jako pasjonata, jako eksperta, spostrzeżenie na polską motoryzację, bardziej taką historyczną analizę tego, co osiągnęliśmy, jakie były szanse, czy były zaprzepaszczone i czy teraz przy dobrej zmianie polska motoryzacja ma szansę, jeżeli tak, to w jakim wymiarze, bo wiadomo, że globalne koncerny motoryzacyjne też nie śpią i walczą o klienta, walczą o rynek. To znaczy, polska motoryzacja może nie jest aż tak bujna, jak historia polskiej motoryzacji, może nie jest aż tak bujna, jak historia innych państw, szczególnie z Europy Zachodniej, czy tam Stanów Zjednoczonych, no, ale zawsze te samochody, pojazdy ogólnie, bo tutaj mówimy o pojazdach bardziej z tego względu, że chyba większość produkowanych w Polsce pojazdów to motocykle. Na początku uruchomiona produkcja zaraz po samej II wojnie światowej motocykli w SOKU, potem SHL, WFM, WSK, no i zakończona niestety w latach 80. W sumie, jeżeli chodzi o samochody, pierwszy polski samochód Syrenka, w dalszym ciągu trochę modernizowany. Potem już bardziej modernizowany, ale charakter bardziej taki kolekcjonerski. A z charakteru kolekcjonerskiego to na pewno jest to pojazd kolekcjonerski w tym momencie w Polsce. Dosyć poszukiwany, tym bardziej modele starsze z początku produkcji są bardzo rzadkie i drogie. Tak samo potem samochody produkowane w sumie na licencji włoskiej, czyli Fiaty 125P, 126P, wcześniej Warszawy, czyli samochody radzieckie, Pabiedy. Wszystko to ma jakąś tam wartość kolekcjonerską i jest poszukiwana na rynku. Co do rozwoju tej polskiej motoryzacji, oczywiście ona była w jakiś sposób dławiona przez to, w jakim ustroju znajdowaliśmy się. No i tutaj, pomimo tego, że polscy inżynierowie opracowywali jakieś projekty naprawdę niejednokrotnie ciekawe, no, zostały one, że tak powiem, zaprzepaszczone. Między innymi można powiedzieć o Syrenie Sport. Bardzo piękny samochód, zbudowany w sumie w jednym czy dwóch egzemplarzach, które zostały tak czy inaczej zniszczone potem. Niedawno odbudowany przez pasjonatów. Pasjonatów, rzeczywistych pasjonatów. No a potem już po zmianach ustrojowych w latach 90. A Żuk do kogo należał? Żuk? No to też były przedsiębiorstwa państwowe. Tak czy inaczej samochody te opierały się na technologii radzieckiej. W sumie płyta podłogowa, zawieszenie, silniki, wszystko to było to samo, co w Warszawie i wcześniej radzieckiej Pabiedzie. Z motoryzacji ciężarowej Star Jelcz? Star Jelcz. Też. To znaczy ten... To znaczy, no, to są na pewno bardzo ciekawe
pojazdy konstrukcyjne w większości przez polskich inżynierów projektowane i konstruowane. Rozwój ich był uzależniony od tego, że znajdowaliśmy się za żelazną kurtyną. Tak, dokładnie. No po prostu tutaj cały rozwój polskiej motoryzacji był w jakiś tam sposób hamowany i ustalany odgórnie przez władze. Nie dano, że tak powiem, puścić wozy fantazji dla inżynierów i zrobić tego, co by chcieli. Taki kształtny kiedyś był na owe czasy samochód, prototyp Wars? Tak, no to był pierwszy tego typu samochód na świecie bodajże zbudowany. Potem krążą pogłoski, że Renault, projektując samochód Twingo, wzorował się na tej konstrukcji. Także myślę, że to też przełomowa konstrukcja. Jeśli fantazji nie brakowało, jednak odgórne decyzje. Realizacja była bardzo daleko. Jest z nami właściciel fabryki samochodów z Lublina, Zbigniew Tymiński. Myślę, że w latach 90. dosyć dobrze kojarzony samochód Lublin. Wówczas coś znaczył. Czy to ma coś wspólnego z Honkarem obecnie, czy też nie? Tak. Fabryka samochodów ciężarowych, dawne FSC w Lublinie. Głównym, bardzo sztandarowym produktem był samochód Żuk, który był w sumie wyprodukowany w ponad 800 tysiącach sztuk i był podstawowym pojazdem takim, tak zwanym dostawczym w krajach wspólnoty tej komunistycznej. One jeździły w Związku Radzieckim, w Rumunii, w Bułgarii, w Egipcie. Nazywały się Ramzes. Kilka lat temu byłem w Egipcie i okazuje się, że jeszcze jest tam tyle Żuków, Ramzesów, że w życiu tyle nie wiedziałem w jednym miejscu. Części zamiennych potrzebują w Egipcie do Żuków jeszcze, czy? Tak, tak. No, niedawno też miałem zapytanie o części zamienne również do Poloneza, ponieważ Polonez był sztandarowym produktem eksportowym do Chin, do Egiptu i ci ludzie po prostu bardzo sobie na tamte czasy ten samochód chwalili. Natomiast następcą samochodu Żuk był samochód Lublin, Lublin 3. On był wprowadzony do produkcji przez polskich inżynierów tuż przed przyjściem partnera inwestycyjnego, jakim było DU Korea. Koreańczycy produkowali go i pojazd ten zajmował ponad 30% polskiego rynku. Tylko w polskim kraju sprzedawano go ponad 20 tysięcy sztuk. To był naprawdę bardzo ceniony samochód, bardzo wytrzymały. Konstrukcja ramowa, która do dzisiaj ten samochód istnieje i może być dalej produkowany. I jest bardzo wiele zapytań, czy mogę kupić Lublina, ponieważ on jest bardzo wytrzymały. Takim naszym największym użytkownikiem samochodów Lublin jest firma Bodzio Meble. On w tej chwili używa ponad 300 samochodów Lublin i mówi, ja nie chcę nic innego, bo to jest dla mnie najlepsze. Samochody przejeżdżają po 400-500 tysięcy kilometrów bez remontu i to jest najlepsza ocena możliwości tego pojazdu. Dalsze losy samochodów Honkar z Lublina. Tak brzmi temat naszego spotkania. Jeżeli dalsze losy, to znaczy się, że fabryka jest w sytuacji rozkwitu, rozwoju, czy też upadłości. Wydawałoby się bardziej, że upadłości i braku szans na dalszy rozwój. Jak wygląda sytuacja na dziś? Może ja wyjaśnię w ogóle pojęcie Honker. Honker jest następcą samochodu Tarpan, który był skonstruowany i produkowany przez zakłady maszyn rolniczych w Poznaniu. Natomiast kiedy Volkswagen wykupił teren fabryki samochodów maszyn rolniczych, nie wiedziano, co z tym pojazdem zrobić i po prostu tak dla odniechcenia wciśnięto to już obecnym Koreańczykom w Lublinie i weźcie i róbcie tego Honkera, znaczy Tarpana. Wówczas ogłoszono konkurs na nazwę samochodu, by zmienić troszeczkę wizerunek. Z tego konkursu powstała nazwa Honker.
Jest to bardzo ciekawa nazwa, pięknie umocowana w historii polskich militariów, ponieważ Honker jest to kryptonim czwartego natarcia na Monte Cassino. Jest to Honker, słowo z angielskiego, oznacza krzyk gęsi, hałas, krzyk gęsi powracających do gniazda. Oczywiście czwarte natarcie, jak wiemy, jest zwycięskie, jest sukcesem polskiego oręża. I tak to się stało, że ten samochód do dzisiaj nazywa się Honkerem. Dlatego od około 15 lat powinien być kojarzony z fabryką samochodów w Lublinie. Wracając do ojca pytania w temacie, co się dzieje. Jest taki troszeczkę paradoks w polskiej gospodarce, ponieważ ja nabyłem to przedsiębiorstwo, tą część, która jest generalnie odpowiedzialna za produkcję nadwozia, ram, montaż, lakiernia, spawalnia, tłocznia. Jest to teren około 9,5 hektara terenu tej fabryki, ponieważ dalsze części zostały powydzielane, jak kuźnia, resorownia, odlewnia, ale stanowi to pełny kompleks. Paradoksem jest to, że kiedy wchodziłem w celu z zadaniem uruchomienia, wznowienia polskiej produkcji, okazało się, że przyszedł największy kryzys w dziejach motoryzacji 8 lat temu. No i okrzyknięto, że najbardziej nieekonomicznie uzasadnione, powiedzmy, działalności biznesowe to jest motoryzacja i deweloperstwo. I tu pojawił się po prostu drobny problem. Sprzedaż samochodów w tym okresie nie zmalała na polskim rynku? Tak. Polski rynek jest bardzo chłonny i musimy sobie uświadomić, że pojazdów kategorii Lublin, nowych, rejestrowanych w Polsce, jest około 40-45 tysięcy. Jeżeli dołożymy do tego rynek pojazdów z rynku wtórnego, to będzie to sięgało 2-3 razy więcej. Dlatego polski rynek jest naprawdę bardzo, bardzo chłonnym rynkiem. A jeśli chodzi o samochody osobowe, to rok do roku importujemy ponad 1 000 000 samochodów używanych. Dlatego też unicestwienie w tym całym przekształceniu, transformacji politycznej i gospodarczej, unicestwienie fabryki samochodów osobowych jest zgrozą nie do przebaczenia. Przepraszam, że przy ojcu mówię o braku przebaczenia. To samo samochód Star. Samochód Star 266 był genialnym samochodem. Do dzisiaj jest poszukiwanym pojazdem, głównie przez armie afrykańskie, którzy twierdzą, że jest to samochód po prostu nie do pokonania. Nie? Fabryka Autosana, autobusy polskie. No, szczęśliwie ostatnio zakończona upadłość. Rząd polski zdecydował się odkupić to i mam nadzieję, że te Autosany będą dalej produkowane. Podobna historia była w Lublinie. Kiedy ja przyszedłem do Lublina, w Lublinie mieliśmy, ja to nazywam, było zgaszone światło. Od 3 lat nie było produkcji. To było ogromne zadanie. Samochód składa się z ponad 3-4 do 5 tysięcy komponentów różnych. Bardzo dużą część robimy u siebie, ale trzeba było wznowić całą sieć dostawców tych różnych elementów. Wielu już odeszło z danych modeli i więc musieliśmy to wznowić. A z drugiej strony ciążył na nas obowiązek wynikający z umowy transakcji, że przez co najmniej 10 lat musimy produkować Honkery i dostarczać do polskiej armii. Jednak ostatnie czasy spowodowały, że wojsko nie zamawiało naszych Honkerów. Przyczyny są mi znane, może później o nich omówimy. Natomiast uważam, że samochód Honker dzisiaj jest jedynym w naszym regionie europejskim tej kategorii pojazdem, ponieważ zatrzymano produkcję samochodów Land Rover, Defender, zatrzymano produkcję Mercedesa G. Od niedawna wiem, że zdecydowano jakby wznowić ją, ponieważ ta wizerunek Mercedesa G jest tak dla niektórych ważny, ten kwadratowy samochód, że to jest taki, no, pasja, miłość do tego samochodu. I praktycznie Honker jest jedynym pojazdem, który przy odrobinie wsparcia, zaangażowania się
osób odpowiadających za gospodarkę polską, naprawdę może być hitem eksportowym do wielu krajów. Kiedy nie mieliśmy zamówień do polskiej armii, rozpocząłem działania marketingowe na rynkach zagranicznych. Okazało się, że do Urugwaju wyeksportowaliśmy kilka pojazdów pożarniczych. Do dzisiaj jeżdżą i pytają, dajcie nam jeszcze. Bardzo mocno była zainteresowana Brazylia nawet uruchomieniem montażu tych samochodów u siebie. Zrealizowaliśmy dwa kontrakty do Nigerii. Pomimo, że jest to państwo afrykańskie, ale proszę mi wierzyć, kiedy dostałem raport z testów, jak drastyczne testy Nigeryjczycy wykonali na tym pojeździe, to byłem, naprawdę przeżyłem lekki szok. Pojazd ten spełnił wszystkie wymagania. Równie bardzo gorącą strefą, gdzie dostarczyliśmy kilka pojazdów, to jest Irak. Ponieważ nasze Honkery jeździły już w Iraku, część, kiedy polska armia wycofała się z Iraku, to część tych Honkerów tam zostało i oni są, to jest samochód prosty, klasyczny pojazd dla armii. On musi być prosty, bez elektroniki i ma być naprawialny młotkiem, kluczem, Francuzem i to jest wszystko. I taki ten samochód jest. Kiedy rozmawialiśmy w Afryce, siadając przy stole do negocjacji na temat możliwości dostaw, to najczęściej padało pytanie, panie prezesie, jak duży poziom elektroniki jest w pana samochodzie? Mówię, że praktycznie znikomy, może być bez elektroniki. Dziękuję, możemy kontynuować. Gdyby tam była elektronika, my tego po prostu nie chcemy, bo to nie wytrzymuje naszych warunków temperaturowych, grzybowych, różnych i tak dalej. Także tak to wygląda. Kontynuując odpowiedź na to pytanie, sytuacja jest dość trudna, a paradoksalnie od 10 lat w programach rządowych jest zapisane, że motoryzacja ma być tą dziedziną, która będzie hełbiona, pieszczona i tak dalej. No i tu się okazuje, że akurat... Kołem zamachowym gospodarki. Tak. No wszędzie na świecie motoryzacja zawiera tak dużą ilość technologii niezbędnych, nawet w lotnictwie, w różnych dziedzinach, że to jest motor napędowy całej gospodarki. Zresztą, jak wiemy, największe gospodarki świata, Japonia, Korea, Niemcy, Stany Zjednoczone, opierają się na produkcji samochodów. Dzisiaj Koreańczycy na przykład produkują ponad 7 milionów samochodów. To jest przepotężna produkcja. Myśmy zamknęli rodzimą produkcję. I tak się składa, że brak zamówień spowodował, że ekonomia spowodowała, że popadliśmy w dość trudną sytuację. Dzisiaj fabryka samochodów w Lublinie ma ogłoszoną upadłość likwidacyjną. Z czym powiem szczerze, osobiście nie zgadzam się z tą formułą, ponieważ bardzo walczyłem o tą fabrykę. Chciałem, moim głównym celem jest udowodnienie tym, którzy idą za nami, bo mam już około 60 lat, że polski inżynier, polski obywatel, polski technik nie różni się niczym od inżynierów japońskich, niemieckich i tak dalej. I to jest jedyny cel. Chcę udowodnić, że z tych wielu fabryk, Żuka, Stara, Jelcza, FSO, choćby ta jedna, winna być tym początkiem polskiej motoryzacji. My mamy naprawdę świetne rozwiązania. Lublin jest dzisiaj testowany w wersji hybrydowej, napęd elektryczno-spalinowy. Także to jest kierunek, którym, gdzie dzisiaj jesteśmy w Toruniu. Niedługo na starówkę nie będą mogły wjeżdżać samochody diesle, które dymią i tak dalej. Będą musiały zaopatrzenie robić właśnie samochody elektryczne. Dystrybucja towarów, piekarnie, masarnie, sklepy, rozwożenie napoi, to jest idealny pojazd do obsługiwania. Takie pytanie, panie prezesie, może dwuczęściowe. Pierwsze, jak wygląda walka na takim rynku samochodów, powiedzmy, specjalistycznych, samochodów dostawczych pomiędzy takim podmiotem jak fabryka samochodów Honker z Lublina,
a no, potentatami w tym dziale gospodarki, czy dziale motoryzacji, czy to właśnie producentów europejskich, czy to producentów japońskich, koreańskich i myślę, że za niedługo również ekspansja producentów chińskich. Bardzo słusznie. No, i to jest pierwsza część pytania. A druga, cały czas słyszę, że to właśnie pan jako prezes podejmował takie funkcje negocjacyjne, promocyjne. I druga część pytania to jest no, rola państwa polskiego, które prowadzi wiele spotkań o charakterze gospodarczym, wymiennym w promocji no, polskich osiągnięć chociażby w tej dziedzinie. Czy tu pan mógł i może liczyć na współpracę, czy to jest współpraca, która dotychczas nie przynosiła żadnych efektów, albo marne, albo były to świetne efekty współpracy, a jak to się ma też dziś? Walka między koncernami. Oczywiście każdy dba, żeby sprzedać jak najwięcej modeli, ponieważ poza sprzedażą pojazdu należy będzie 10-15 lat obsługiwać serwisowo ten pojazd. To było pytanie o części zamienne na przykład do Żuka. To jest bardzo, bardzo duży biznes. No, tu, jeśli chodzi o części do Żuka, zaniedbania są ogromne, ponieważ te procesy upadłościowe spowodowały, że wiele rzeczy zezłomowano, oprzyrządowań produkcyjnych i dzisiaj jest to nie do odtworzenia. To jest tragiczne. Ja dam przykład. Moja tłocznia produkowała na części zamienne elementy karoserii do samochodu Volvo Amazon. Volvo Amazon został zakończony ponad 40 lat temu i dzisiaj Szwedzi posiadają pełnosprawne oprzyrządowanie tłoczne. To jest naprawdę, jak się popatrzy na tą kulturę zachowania tego dziedzictwa, to jest naprawdę, to jest bardzo pieszczone. Nie? Natomiast w Polsce, mówię, kiedy potrzebowałem części do Poloneza, okazało się, że oprzyrządowanie jest przetopione już na inne produkty, nazwijmy to na żyletki żartobliwie. Nie? Natomiast walka koncernów. Każdy produkt ma swego klienta. I to, co wspomniałem, prosty samochód, wytrzymały samochód ma wzięcie na przykład na rynku afrykańskim. Odwiedziłem wiele krajów afrykańskich i to jest po prostu standard. Po pierwsze, samochód typu Lublin, furgon, przewozi standardowo około 30 pasażerów. Są wymienione wszystkie siedzenia na drewniane ławeczki, każdy siada z koszyczkiem i tak sobie podróżuje. 30 osób jeździ. Przyjechał do mnie przedstawiciel Pakistanu i zaprezentowałem mu prototypową wersję busa, który mamy w swoich programach rozwojowych na 22 osoby. Mówię, słuchaj, tu będziemy mogli wozić 22 osoby. A on mówi, super, u nas będzie jeździło 40. Nie? I to jest od razu lampka dla nas, producentów, że należy dokonać, gdybyśmy wchodzili na ten rynek, musimy przekonstruować pewne zawieszenia, wzmocnić je, bo naprawdę kubatura pozwoli, żeby tam wsiadło 40 osób, a 40 osób to jest duży autobus. Nie? Także moje zdanie jest takie, że naprawdę na samochody Lublin jest miejscem na świecie. Tym miejscem to są kraje arabskie typu Irak. Przejdźmy do tej roli państwa. Rola państwa. Promocji. Bardzo przepraszam, że jeżeli urażę może niektórych, w szczególności byłych ministrów, że ta rola jest bardzo ograniczona i wybiórcza. Ja pochodzę z niewielkiej miejscowości Siemiatycze. Zdecydowałem się na biznes motoryzacyjny i świetnie sobie radziłem, jednak nie uwzględniłem, przechodząc tą półkę wyżej, nie uwzględniłem pewnych powiązań, koneksji różnych i tak dalej. To po prostu stało się taką naprawdę bardzo, bardzo istotną przeszkodą w kwestii i tak dalej. 8 lat temu, 6 lat temu uczestniczyłem w różnych misjach gospodarczych i na przykład przedsiębiorstwa państwowe były otoczone opieką ministerialną, która jest, a my tak zwani, przepraszam za sformułowanie, prywaciarze to gdzieś tam z tyłu
tuptaliśmy, żeby gdzieś tam jeszcze z kimś porozmawiać, sprzedać ten towar i tak dalej. Także uważam, że to wsparcie jest naprawdę, było naprawdę niewspółmierne, uzależnione od tego, kto historycznie gdzie przynależał i tak dalej. Powiem szczerze, jestem ogromnym orędownikiem nowej zmiany. Jest to program pana Morawieckiego. Reindustrializacja przemysłu jest to nadzieja. Nadzieja nie tylko dla mnie, bo ja nie robię tego dla siebie, ale w ogóle odbudowa przemysłu, stocznie, duże zakłady. Musimy zdawać sobie sprawę, że owszem, statystycznie mówimy, że średnie przedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa są motorem, ale motorem dla nich są duże przedsiębiorstwa. Proszę zwrócić uwagę, że statystycznie mówi się, że zostało to obliczone, na jedno stanowisko w montowni samochodów może powstać do 14 miejsc pracy w zakładach okołoprodukcyjnych. To jest ogrom, to jest ogromna machina, która rozpoczyna żyć. To samo jest przy stoczni. Tam są potrzebne i fotele, i ciężkie elementy konstrukcyjne. To jest wszystko. Dlatego jest mi bardzo przykro, że to mówię, ale mówię, miałem taki przykład, kiedy jeszcze pan premier Piechociński nie był premierem, kiedy dowiedział się, że walczymy o tą fabrykę, zaprosił mnie do Sejmu, więc powiedział, kiedy po wysłuchaniu, po rozmowie, mówi: panie prezesie, to jest niemożliwe, pan tyle serca tu wkłada i tak dalej. No, kiedy został premierem, po roku na pewnej konferencji zwróciłem się: panie premierze, potrzebujemy wsparcia. Nie? I utrzymałem dosłownie, to jest cytat: panie prezesie, ja premier rządu polskiego, nic panu nie mogę pomóc. Dlatego gest, który wykonał pan Piechociński po wyborze na prezesa, kiedy ukląkł na dwa kolana i przyłożył rękę na serce, to jest to krzywoprzysięstwo. I mam nadzieję, przepraszam, że ta zmiana odwróci losy całej polskiej gospodarki. Pan Zbigniew Tymiński, właściciel fabryki Honker. Przysłuchuje się naszej rozmowie pani Zofia Walczuk, samorządowiec, nauczyciel języka polskiego? Tak, emerytowany polonista. Jako do samorządowca, jako do nauczyciela, pytanie o rolę fabryki samochodów, o rolę takich przedsiębiorstw w rozwój społeczności lokalnej. Jakie to ma znaczenie, jakie są szanse? Jak pani jako nauczyciel, jako samorządowiec, no i też jako mieszkanka konkretnej miejscowości patrzy na sprawę samochodów z Lublina? No, ja bym powiedziała, że bardzo szeroko patrzę na problem rozwoju motoryzacji, która to motoryzacja właśnie dotyka naszego regionu. Ja z Lublinem jestem bardzo związana, bo to jest miasto mojej młodości. Ja studiowałam w Lublinie. Pan pochodzi z Siemiatycz, a więc nieopodal miasteczka, w którym w dalszym ciągu mieszkam, nieopodal Ciechanowca. I nie byłabym ani samorządowcem, ani przyzwoitym obywatelem swojej społeczności, gdybym nie wystąpiła w roli jakiejś promocji tego typu przedsięwzięć, przedsiębiorczości w ogóle i takich osób jak prezes Tymiński, bo właśnie od przedsiębiorczości, zaangażowania, pokonywania trudności w pozyskiwaniu nowych miejsc pracy, w rozwoju produkcji, zależy właśnie rozwój społeczności lokalnych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i w ogóle rozwój ekonomiczny danego regionu. A ja jestem tym przykładem mieszkańca miasteczka, gdzie wszystko poupadało w okresie tuż po transformacji. Myśmy się bardzo wszyscy angażowali w transformacji po 1989 roku, w latach 90. i mieliśmy gorące serca i umysły pełne nadziei
jakichś takich idei, zaangażowania, a potem przyszły takie czasy, kiedy nam mówiono o restrukturyzacji, której myśmy wtedy jeszcze nie do końca zrozumieli sens, a potem się okazało, że ta restrukturyzacja oznaczała upadłość, kolejne zakłady pracy, kolejne zakłady przemysłowe upadały, powstawały zasiłki dla bezrobotnych, słynna Kuroniówka i nasz region podupadł kompletnie. Także w związku z tym, z tą dobrą zmianą, jak pan prezes tutaj podnosi ten temat, mamy na nowo nadzieję, że właśnie ten program Prawa i Sprawiedliwości, program gospodarczy tej partii rządzącej, program Mateusza Morawieckiego budzi nadzieję właśnie tego regionu wschodniego, wschodniej Polski, do którego my także należymy. Teraz zostaliśmy jako społeczeństwo pozbawieni ludzi młodych, pełnych energii, zapału, tak jak na przykład obaj panowie. Ja jestem dużo starsza od pana prezesa, chociaż od ojca także, którzy mówią, że są dojrzałymi bardzo ludźmi, to prawda. Ale w naszym środowisku zostali tacy ludzie jak my. Wszyscy młodzi wyjechali w poszukiwaniu pracy albo do dużych ośrodków miejskich w naszym kraju, albo najwięcej za granicę. W naszym miasteczku powiatowym niedawno, jak Siemiatycze, albo w moim jeszcze mniejszym miasteczku, jak Ciechanowiec, ja bym powiedziała, że 3/4 młodych ludzi wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. I tam znaleźli miejsce swoje. Niekoniecznie może teraz właśnie po wejściu Polski do struktur europejskich ci ludzie tam się odnaleźli. Okazuje się, że są pomysłowi, że zakładają własną działalność gospodarczą, że tam się rodzą dzieci także, że tam powstają nowe rodziny, nowe małżeństwa i ci ludzie już nie widzą albo z trudnością dostrzegają możliwość powrotu do swojego kraju, do swojej społeczności lokalnej. Więc pamiętam kiedyś, jak angażowaliśmy się w te sprawy transformacji, wczesnej transformacji w latach 90., to przyjeżdżali do nas, myśmy też wyjeżdżali, bo nas zapraszano na przykład do Francji uczyć nas samorządności czy budowania społeczeństwa obywatelskiego. Przyjeżdżali Amerykanie, przyjeżdżali reprezentanci różnych organizacji pozarządowych, żeby, bo w Polsce się wszystko, że tak powiem, paliło w głowach ludziom, a oni chcieli nam pomagać. I pamiętam takie spotkanie z Amerykanami, którzy nam mówili, jak to trzeba odbudować gospodarczo kraj. A myśmy mówili, panowie, panie, my nic nie mamy, my mamy tylko ludzi. A oni mówili, ludzi? Jakie bogactwo! Więc jak spotykamy takiego prezesa Tymińskiego czy takiego młodego Tomasza Murawskiego, no to samorządowiec może tylko się cieszyć i wspierać ze wszystkich swoich sił i możliwości właśnie takie drzemiące tu jeszcze energię, bo to jest już niewiele tego jest. Z tego przywileju, że nauczyciel języka polskiego w szkole średniej to profesor, a zatem pani profesor, rodzi się takie pytanie, czy po tych szkoleniach i po pani doświadczeniu i wiedzy można budować społeczeństwo obywatelskie bez rozwoju gospodarczego, bez rozwoju przedsiębiorstw? No nie, to jest takie pytanie trochę retoryczne, proszę ojca. No bo musi być podstawa materialna do budowania każdej społeczności obywatelskiej także, prawda? Oczywiście, że można mieć idee i mamy te idee, mieliśmy i w dalszym ciągu chcemy je pielęgnować i rozwijać, ale no, trzeba żyć, prawda? Trzeba mieć na chleb, trzeba mieć na wychowanie i wykształcenie dzieci. Ja akurat jestem szczęśliwą matką 5 dzieci. Wiem, co to znaczy wykształcić dzieci, prawda? Wychować i wykształcić dzieci. Więc nie można mówić wyłącznie o ideałach, pozostawiając sferę materialnego życia zupełnie na uboczu. To jest niemożliwe. Perspektywy rozwoju potrzebuje każdy człowiek. Oczywiście i podstawy materialnej życia także. Rozmawiamy o dalszych losach samochodów Honker z Lublina. Są państwo świadkami rozmów niedokończonych. Zapraszamy do współtworzenia. Telefony ukażą się na państwa
ekranach pytania, spostrzeżenia do naszych gości. Gdzie w Polsce mogą mieć zastosowania samochody Honker? Bo słyszeliśmy w Afryce, no w Iraku, prawda, gdzieś tam południowa Ameryka. A jakie perspektywy są dla Polski? Gdzie państwo widzą w Polsce? Tu bardziej pytanie do tej młodszej kadry, jak to określiła pani Zofia Walczuk, czyli do pana Zbigniewa Tymińskiego i Tomasza Murawskiego. Jeśli chodzi o Honkery jako pojazd terenowy, to nie jest przeznaczenie tylko dla wojska, ponieważ samochód terenowy, który świetnie sobie radzi w każdych warunkach, jest wykorzystywany w leśnictwie, w strażach pożarnych, w ratownictwie wodnym, w ratownictwie górskim, ochrona granic, wojsko. Wszystko pan wymienia i spółki Skarbu Państwa mniej więcej, albo takie powiązane z... Tak, ale ponieważ również na przykład zostały zamówione kilka pojazdów na bardzo dużą fermę rolniczą. Nie? No, w Polsce nie mamy takich ferm, że musimy przemieszczać się setki kilometrów po swoim areale, ale też stworzyliśmy samochód pick-up, podwójna kabina, bardzo obszerny, duży samochód. Między nadkolami mieszczą się dwie europalety i to jest samochód, gdzie można przywieźć jakieś brakujące nawozy, nie nawozy. No, w rolnictwie jest jak najbardziej, natomiast ogromnym rynkiem tutaj jest pasja młodych ludzi. Pasja młodych ludzi do offroadów. Nie? Młodzi ludzie poza drogami. Mhm. Poza drogami właśnie szaleją i to jest stworzonych bardzo dużo różnych klubów, miłośników, pojazdów Honker i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę ogromny rynek. To mówimy o samochodach terenowych. Jeżeli chodzi o samochody dostawcze, to małe i średnie przedsiębiorstwa muszą mieć przynajmniej 1, 2, 5 samochodów. To są piekarze, masaże, sadownicy, rolnicy. Wszyscy tych samochodów potrzebują. Tak jak wspomniałem, rocznie tych samochodów kilkadziesiąt tysięcy rejestruje się nowych. A gdybyśmy wrócili do danych statystycznych wcześniej, no to około 30 tysięcy tylko rynek polskich tych samochodów to wchłaniał. Panie prezesie, oddamy tutaj głos telewidzom, z jakimi pytaniami do nas telefonują. Prosimy, halo. Halo. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie. Kto do nas telefonuje, będę wdzięczny. Romuald Szmyt ze Szczecina. Prosimy, panie Romuald. Jestem absolwentem Politechniki Szczecińskiej, też Wydziału Samochodowego, z czego jestem niezwykle dumny. Przepiękna uczelnia. Wiedzę, którą zdobył byłem w tej polskiej uczelni, pokazały wielokrotnie na Zachodzie, w wielu krajach, że wcale nie jestem gorszym inżynierem od inżynierów zachodnich. Powiem tak, czy przy okazji produkcji tego przepięknego wojskowego samochodu Honkera, który jest samochodem uniwersalnym, czy czasami nie myśli się, nazwijmy sobie, o jakichś mniejszych modelach właśnie dla tych Polaków, czyli ludzi ze wschodu, którzy by chcieli właśnie jeździć z prawdziwym samochodem terenowym. Na przykład samochody Suzuki czy Isuzu. To są samochody japońskie, które też są nieduże, pełnosprawne. Nasze możliwości akurat zamontowania silnika Andori czy mniejszej wersji by takie rozwiązywało. Czyli też myśli się o takim, nazwijmy sobie, rozwiązaniu. Dziękuję, panie Romualdzie. Przejdziemy do tego pytania. Ja tylko uzupełnię o to pytanie, które nie wprost padło z ust pana Romualda, o silniki, a dwa o komfort jazdy, prawda? No bo jak długo przeciętny użytkownik, kierowca wygodnie może jeździć takim samochodem? Czy to są samochody wygodne, czy bardziej takie, no, użyję słowa, toporne? Są to bardzo, troszeczkę nazwijmy ich, do konstrukcji spartańskiej i wyposażeniu, bo Takie powinny być. Wygodne samochody to są kategoria typu SUV, SUV i to są fajne samochody z napędem 4x4, które świetnie sobie radzą na autostradzie. Natomiast chodzi o samochody terenowe. One są naprawdę przeznaczone do trudnych terenów. Jeszcze tu wcześniej nie wspomniałem, kopalnie, urobiska, kopalnie w podziemiach kopalni miedzi jeżdżą te samochody i mają największą żywotność, na przykład jeśli chodzi o samochód Honker. Odpowiadając na pana ze Szczecina, myślę, że z łezką oku pan myśli o utraconym
Polmot Szczecin, który produkował Junaki, fantastyczne motocykle. No, wiem, że z tej fabryki, bo byłem tam kiedyś, zostały jakieś tylko chyba markety. Jest to straszne. Ktoś sprzedał licencję Junaka i one są gdzieś tam robione w Azji. Natomiast... Bodajże w Chinach. Tak, tak, proszę pana, myślimy i mamy w swoim zanadrzu właśnie dla celów off-roadowych samochód dwudrzwiowy, krótki taki pick-upik, jak najbardziej. Natomiast jakby jest to ta druga część, ponieważ rozwój motoryzacji da bardzo duże efekty, ale też pochłania ogromne pieniądze. Polskie instytucje finansowe bardzo niechętnie uczestniczą w inwestowaniu, w finansowaniu takich rzeczy jak polska fabryka. Są po prostu, nie wierzą w tego polskiego przedsiębiorcę. To jest bardzo, bardzo przykre i bardzo urągające. I mam nadzieję, że powołany przez pana premiera Morawieckiego Polski Fundusz Rozwoju będzie spełniał tą funkcję, kiedy pójdzie się z grubymi tematami. Żeby zwiększać liczbę modeli i ta propozycja, żeby była bardziej taka bogata, szersza, to potrzebny jest jakiś model taki flagowy, czy przynajmniej 2-3, które... Znaczy, generalnie opieramy się na tych samych konstrukcjach, natomiast skrócenie czy wydłużenie wymaga, powiedzmy, przebudowy poszczególnych elementów karoserii, a każdy element karoserii musi posiadać swoją własną formę, czyli oprzyrządowanie produkcyjne. Oprzyrządowania są bardzo drogie, ale mówię, jest to możliwe i myślimy o tym, żeby były i krótkie, i długie. Mamy do kopalni miedzi mamy samochody trzyosiowe, które transportują ponad 20 górników pod ziemią. Do kopalni węgla w Bełchatowie normalne, standardowe Honkery. Niedawno remontowaliśmy, ponieważ powiedzieli nam ludzie, że nie ma lepszego w ten rejon, ponieważ po osie on cały czas w tych urobiskach jeździ. Także to są naprawdę takie wielbłądy w terenie. Kolejny telefon, prosimy. Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy. Proszę, panie. Chciałam bardzo gorąco podziękować przedstawicielom z Podlasia o troskę o nasze dobro wspólne. Mają rację, szczególnie pani profesor, że bez podstawy materialnej nie możemy marzyć o budowie suwerennej Polski i kultywowania własnych wartości. Jeżeli mamy obcych sponsorów, czy to z Niemiec, czy to ze Stanów, czy z innych miejsc, to wiadomo, że oni realizują głównie swoje interesy, a my musimy zadbać o swoją podstawę materialną, żeby ludzie mogli tu żyć, mieszkać, pracować i rozwijać się. Bez tego Polska przestanie istnieć. Także gorące dzięki Państwu z Podlasia, w szczególności jest mi to teren bardzo bliski, gdyż moi dziadkowie wywodzą się z Pobikrów na Podlasiu. Dziękuję. Dziękuję, pani Jadwigo. To nasza sąsiednia parafia. Tak, ja może, jeżeli mogę ustosunkować się delikatnie. Mieszkać, pracować i rozwijać się. To jest nasz wspólny interes tego regionu. Tu jest kwestia na pani profesor pod kątem oświaty. I to jest to. Region Lublin w ogóle jest jednym z największych ośrodków akademickich. Jest Politechnika, wydziały mechaniczne. Dwa uniwersytety. Uniwersytet Rolniczy z Wydziałem Mechanicznym. Produkujemy inżynierów, nie dając im żadnej szansy praktykowania, uczenia się i rozwijania. To jest po prostu skandal. W Lublinie w fabryce w FSC kiedyś pracowało 10 tysięcy ludzi. Był Ursus. Ursus, który odlewnia Ursusa i tak dalej, jeszcze nie powstała i już ją pocięli na złom. I mnóstwo takich zakładów, cukrownia, jedna z nowocześniejszych cukrowni w Polsce, poszła pod palnik. To jest straszna zgroza. Gdzie ci ludzie muszą... Cukrownie z... Tak, tak. Gdzie ci ludzie mogą się uczyć zawodu? I teraz wracając jeszcze do naszego regionu, region Siemiatycze-Ciechanowiec jest tak zwanym, jest taki dowcip Brukseli, że nie każdy Brukselczyk wie, co jest stolicą Polski, ale wie, że Siemiatycze są z Polski. Jest ogromna emigracja ludzi w ten region. Ale kto emigruje? Najbardziej zawsze historycznie, po pierwszej wojnie, po drugiej wojnie, emigrują ci niepokorni, ci, którzy szukają możliwości
napędzać tą gospodarkę. Najbardziej przedsiębiorczy. I to jest po prostu w tym momencie najbardziej zdolna młodzież, ta, która dysponuje obcym językiem, drugim czy trzecim, oni wyjeżdżają, oni sobie tam radzą. I to jest przykład, że no musimy uszanować tą młodzież, którą wyłożyliśmy potężne pieniądze, a ktoś, inne koncerny, inne fabryki korzystają z tego i się cieszą, że mają naprawdę świetnych inżynierów. To jest straszne. Ja liczę, że to się naprawdę odwróci w jakiś sposób, nie wiem, kilka lat i będzie inaczej. Honker to polski samochód, silnikiem skąd? Andoria z Andrychowa. Jeszcze takie pytanie, ponieważ wiemy, że samochód wymaga kierowcy, jeżeli w tym samochodzie jest brak elektroniki, czyli brak też wielu systemów wspomagających pracę kierowcy, czy wspomagających kierowcę w jego użytkowaniu. Jak potrzebne, jakie umiejętności wymagane są od kierowcy, bo spekulacje, że kiedyś Honker zakopał się w błocie i podobno wina była kierowcy, że nie umiał jeździć. Jest bardzo, bardzo dużo racji w tym, ponieważ ja swego czasu osobiście z kolegą, z komendantem straży naszej Siemiatyckiej porównywaliśmy parametry Honkera z Mercedesem G. One się niczym nie różniły. Miały tylko tą różnicę, że ja byłem innym kierowcą, a on miał inną technikę jazdy i w pewnych momentach ja popełniałem błędy i zostawałem z tyłu, a później oni. Polscy redaktorzy, już nie pamiętam w tym momencie, z programów motoryzacyjnych wzięli do testów Honker, Mercedes G i Jeep. Z tym, że Mercedes G i Jeep to miały moce około 200 koni mechanicznych, a nasz miał 115. I była taka sytuacja, że Honker z rzeki wyciągał Mercedesa. Także i technika jazdy, i możliwości terenowe. Odwrotna pomoc była tak dla precyzji pytania i obrazu? Powiem, że nie pamiętam, ale chyba nie było. Nie? Znaczy one były szybsze, szybciej. Nie pamiętam, czy niewygodnie. Nie. Wiem, że taka sytuacja była, że Honker wspierał i tak dalej. Natomiast oczywiście przyjechał jako trzeci w tej całej trójce, ale dojechał tak samo, pokonał. Tylko, że za Mercedesa kupujemy cztery Honkery. I tu się zaczyna pewna ekonomia. Nie? Wracając do silnika. Proszę silnik ojca. Pozostawimy, proszę zanotować w pamięci. Okay. Kolejny telefon, prosimy. Halo? Halo? Prosimy. Halo? Telewizja Trwam, prosimy, jesteśmy na antenie. Janusz Bełchatowa. Prosimy. Ja mam właśnie pytanie a propos silnika. Jaki silnik będzie montowany w tym Honkerze? Okay. Dziękujemy, panie Januszu. Proszę ojca. Jaki będzie, czy jaki jest? Na razie jest silnik Andoria z Andrychowa. Jest to naprawdę, proszę uwierzyć, bardzo dobry silnik. Ja mówiąc tu o firmie Bodzio Meble, mówiłem, że one przejeżdżają motory po 400-500 tysięcy kilometrów i naprawdę wyglądają technicznie. Silniki benzynowe czy? Diesla. Emisja spalin, bo to teraz tak. Teraz emisja spalin. Silnik ADCR z Andrychowa ma homologację Euro 5, natomiast jeśli chodzi o homologację Euro 6, ją się głównie uzyskuje po prostu modyfikacją układu wydechowego, filtry cząstek trzałek, katalizatory i tak dalej. I to jest do pokonania. Natomiast czasami powstają zarzuty, że to stara konstrukcja i tak dalej, a jest to, może troszeczkę ten motor jest ciężejszy, ale jest bardzo odporny na przegrzanie. W Afryce główny warunek to była temperatura. Ten motor jest motorem tak zwanym niedogrzanym, czyli ma za bardzo wydajny system chłodzenia i to jest jego zaletą. No, przeszkodą jest to, że zimą na przykład musimy przysłonić troszeczkę kratę wlotu powietrza, żeby było cieplej w kabinie, nie stanowi. Jest to naprawdę bardzo dobry silnik i dlaczego jeszcze o nim mówię? Swego czasu wystąpiliśmy do firmy Isuzu z propozycją korzystania z silnika, z pojazdu Isuzu D-Max 3 litry diesel. Owszem, byli bardzo zadowoleni. Kiedy przyszły dwa pierwsze silniki ukompletowane do wykonania testów, przychodzi informacja, no tak, ale nie dodaliśmy Państwu, że
nie wyrażamy zgody, żeby nasze silniki były stosowane na wojnie i proszę uzgadnij z nami rynek zbytu. Więc dlaczego o tym mówię? Posiadanie własnej polskiej fabryki silników powoduje, że jesteśmy niezależni. Jest takie powiedzenie w branży motoryzacyjnej, kto ma motor, ten ma fabrykę samochodów, nie? Owszem, sprzedam ci silnik, ale jak zechcesz tam, nie wiem, sprzedawać to do Kongo za dużo, to nie, nie, chwileczkę, zamykamy. I w pewnym momencie to jest to, to co pani mówiła o tej właśnie niezależności. Musimy o to dbać, by nikt nam po prostu tego na pewnym etapie nie zablokował. Dalsze losy samochodów Honker z Lublina. Pan Tomasz Murawski, ekspert i pasjonat polskiej motoryzacji. Dla pana, niezależnie od regionu, który pochodzi, z którego pan pochodzi, czy rzeczywiście te perspektywy są realistyczne? Czego potrzeba, by mogła się rozwijać fabryka samochodów poza produktem? Wydaje się nasza świadomość, co jeszcze? To znaczy nam... Nasza świadomość to głównie z tego względu, że potrzebujemy po pierwsze rynku zbytu. Rynek zbytu, tak jak tutaj pan Tymiński mówi, rynek zbytu jest na te pojazdy. Zainteresowanie też uważam, że tak ze swojej wiedzy po prostu mogę powiedzieć, że zainteresowanie tymi pojazdami jakieś by było. Na przykład można w rolnictwie wykorzystać. Ostatnio sporo ludzi interesuje się właśnie pojazdami terenowymi, bardziej chodzi o pick-upy. Można delikatnie zmodyfikować czy tam zmodernizować ten Honker wojskowy, idąc może w ślady tutaj Mercedesa klasy G, ewentualnie Land Rovera Defendera. Te pojazdy po prostu z pojazdów tak topownych jak Honker ewoluowały na pojazdy naprawdę luksusowe. I to są jedne z najdroższych samochodów obecnie na świecie. Także tutaj pole do popisu byłoby dosyć duże. Mamy telefon. Kolejne pytanie, tutaj przynajmniej z tej strony, będzie udział samochodów Honker w różnego rodzaju rajdach, które, które są, zgromadzą raz pasjonatów, a gdzie z umiejętności kierowców z całego świata czy z danego regionu są porównywalne i sprawdza się wtedy w dużej mierze jakość samochodu. Prosimy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie pytanie, znaczy najpierw chciałem pogratulować pięknego programu i pięknego tematu. Kto do nas telefonuje, będę wdzięczny. Arkadiusz Nowogrodzki. O, proszę panie Arkadiusz. Do pana Piotra Tymińskiego. Gratulacje za wysiłek i za chęć stworzenia polskiego samochodu. No to dla pana wielkie brawa i pomnik się panu należy. Jedna taka kwestia. Proszę zwrócić uwagę na rynek samochodów dostawczych, szczególnie na Honkera Cargo. Był kiedyś taki projekt Lubo, nie wiem, czy firma ma plany i może zrobić z takim ładnym przodem. Rynek takich samochodów dostawczych w Polsce, taniego samochodu dostawczego praktycznie nie ma. I tu bym upatrywał szansę na podbicie części rynku i na pewno większe pieniądze niż z małej terenóweczki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pana pytanie, dziękuję, że przypomniał pan o samochodzie Lubo. Tak, ten samochód jest w naszym posiadaniu, jest naprawdę bardzo ładnym samochodem i to jest w programie rozwoju jako następca dawnego Lublina. Natomiast my posiadamy program rozwoju tej fabryki, który by doprowadził do znacznego obniżenia kosztów produkcji. Dzisiaj korzystamy z wielu poddostawców i proszę mi wierzyć, wielkość produkcji, wolumen produkcji jest tak niewielki, że nasi poddostawcy mnożą tą cenę razy dwa, razy trzy. Wychodzą z założenia, że wojsko jak chce, to kupi i zapłaci każdą cenę. My strasznie z tym walczymy, ale jest to bardzo trudne.
Jedyną szansą według mnie i naszego programu jest uruchomienie dużej ilości komponentów w miejscu. Eliminujemy koszty logistyczne, koszty zarządcze i to wszystko powoduje, że ten samochód jest tańszy. Nasz program jest taki, że ten samochód dostawczy w najtańszej wersji powinien być sprzedawany poniżej 50 tysięcy złotych i naprawdę on będzie kupowany, ponieważ będzie tani. Natomiast my na swoje produkty dajemy standardową gwarancję na 3 lata lub 100 tysięcy kilometrów i tego po prostu się nie boimy. I to jest to. Ksiądz tu, ojciec wspomniał o rajdach. Nasze samochody, cztery samochody uczestniczyły w rajdzie Maroko i utrzymywaliśmy przez dłuższy czas pojazd, który wrócił, miał podwójne dachowanie, Honker. Wypadły szyby, zgnieciony troszeczkę dach. Postawiliśmy go na koła, wstawiliśmy pleksję i ten samochód wrócił na własnych kołach. Kierowca był bardzo szczęśliwy, osobiście mi dziękował, że sztywność tego pojazdu uratowała mu życie, bo on naprawdę poleciał ze skarpy. I trzymaliśmy ten pojazd jako wizerunek. Proszę popatrzeć, jak ten samochód jest naprawdę odporny na różne zdarzenia i tak dalej. Jeszcze chciałbym uzupełnić o tych swoich poprzednich wypowiedzi. Ostatnio zgłosili się do nas Ukraińcy, Białorusini, Hiszpanie. Dajcie nam Honkera. A nasze zdolności w tym momencie są po prostu praktycznie żadne, ponieważ jest ogłoszona upadłość likwidacyjna. Zgrozą tej upadłości jest to, że podał nas do sądu ZUS o upadłość, co ktoś statystycznie powiedział, że co się stało, że ZUS chce wyprodukować rzeszę bezrobotnych, nie chce naliczania składek. Dzięki po prostu ustawom rządowym, które się ukazały, mogliśmy podpisać porozumienie, zawrzeć układ z ZUS-em. Obsłużyliśmy ten układ i byliśmy pewni, że pozew o upadłość jest wycofany. Będąc w banku, zarząd banku pyta, jak tam sprawa wygląda. Mówię, że wszystko jest bardzo na bardzo dobrej drodze, ponieważ już jest wszystko załatwione, wycofujemy wniosek. Kiedy zachodzimy po tygodniu na rozprawę, okazuje się, że bank przyniósł swój wniosek o upadłość i teraz zgroza polega na tym. W tym momencie, kiedy bank złożył wniosek o upadłość, weszła od 2 miesięcy nowa formuła prawna upadłościowa, która obliguje sąd do bezwzględnego rozpatrzenia nie upadłości likwidacyjnej, a tak zwanej restrukturyzacji. Myśmy cały czas wnioskowali o restrukturyzację, o umożliwienie. Okazuje się, że sąd zdecydował wniosek, który przyszedł w nowej formule prawnej, cofnął go do sygnatury z ZUS-u i go puścił w stałej formule prawnej. Jest to po prostu skandal i tutaj znów mówię, dotykam tak zwanych sądów niezależnych, to się po prostu musi zmienić. Musimy wszyscy zadbać od sędziego, po nauczyciela, po inżyniera, po księdza, o wszystkie, żeby wspólnie wytworzyć system, który pozwoli żyć normalnie. To jest po prostu... Rozumiem, że na chwilę obecną są zamówienia, jest zainteresowanie, jest niemożliwa produkcja? Proszę ojca, tak, bo w moje miejsce przyszedł pan syndyk i nie jest zainteresowany produkcją. My przez 3 lata uczestniczyliśmy w negocjacjach do przetargu, tak zwanego przetargu Mustang, gdzie było do produkcji 970 samochodów, 1000 samochodów. Wszyscy nam zazdrościli, że jesteście w pozycji takiej, że nowa zmiana przyszła i mówi, uszanujmy polski produkt. Więc mówią, no to my tam importując tam taką markę czy taką nie mamy szans, bo teraz będą kupować tylko polskie. Raptem się okazuje, że te działania zostały tak przyspieszone, żeby ogłosić natychmiast upadłość, żeby Lublin nie mógł złożyć oferty do przetargu. A to jest kontrakt w wartości ponad 200 milionów złotych. To jest to, o co ludzie drapią, zazdroszczą i tak dalej. A dzisiaj dla nas zamówienie na 1000 Honkerów na 4 lata to jest przerób 200 milionów złotych. Firma nie ma najmniejszych problemów ekonomicznych, finansowych. I
Wrócę jeszcze do... W trawie piszczy. Piszczy, proszę ojca. Kto zgarnął... Przepraszam, bo to taka już... Ale czy w trawie piszczy kto będzie dostarczał, kto przejmie ten... No, na razie unieważniono ten przetarg, jest rozpisany drugi, ale już my nie możemy tam wystartować, ponieważ nie jesteśmy przedsiębiorstwem w upadłości i tak dalej. Korzystając z informacji zdobytej podczas tego programu, okazuje się, że w tej części Europy nie ma drugiego takiego producenta. Nie ma, ale jest... Są jeepy gdzieś czyli, tam daleko i które kupuje firma, tnie kabinę, rozcina, wstawia różne elementy po to, by spełnić wymagania specyfikacyjne i ten samochód jest po prostu dwa razy droższy. Ale proszę ojca, kupienie polskiego samochodu, nieważne czy on jest dzisiaj z Honkerem, czy Lublinem, czy Warszawą, to jest pozostawienie w tym kraju do dyspozycji polskich robotników około 200 milionów złotych. I tak jak na całym świecie jest, szczególnie we Francji i w Niemczech, tam są wyznaczone. Ta fabryka po przetestowaniu pojazdu jest zaakceptowana, jest stałym dostawcą o określonych cenach. Jest to wszystko jasne, otwarte, klarowne, czytelne, klarowne dla wszystkich. Nie? A Dla nas, prosimy przedsiębiorstw bardzo, prywatnych, to się patrzy tak bardzo... Prosimy. Prosimy o wyłączenie odbiornika telewizyjnego i zabranie głosu. Kto do nas telefonuje? Halo? Prosimy. Halo? Halo? Prosimy, jeszcze raz prosimy, po raz kolejny. Tak, ja dzwonię z Gorzowa. I pan ma na imię? Wielkopolskiego, Marek Forstner. Prosimy, panie Marku, jesteśmy już na wizji. Ja pamiętam ten czas, kiedy w zakładach mechanicznych Ursus w Gorzowie robiliśmy podzespoły jeszcze, powiedzmy, do Tarpana. W tym schyłkowym okresie, powiedzmy, tego czasu poznańskiego, była opracowana tak zwana tarpaniola przez doktora Onyszkiewicza. Ona razem z Onyszkiewiczem przeszła do Lublina. Miał to być samochód, gdzie przednia oś miała być niezależna na drążkach skrętnych. Chciałbym spytać, powiedzmy, czy te doświadczenia, powiedzmy, w jaki sposób pan prezes też wykorzystuje i czy to w ogóle ma szansę jak gdyby znalezienia się w ofercie. Tak z czystej ciekawości. No dziękujemy, bo panie Marku. Tak, odpowiadam, panie Marku. Mamy pojazd prototypowy przetestowany na zawieszeniu niezależnych na drążkach, także idziemy z duchem czasu i jesteśmy w stanie się, to realizować. Że nasza rozmowa powinna się rozpocząć od tego, co powiedzieliśmy przed momentem, czyli przed chwilą, a mianowicie, że zamówienia są, możliwości wykonania nie ma, bo można mieć prototypy najnowocześniejszego samolotu, bądź też statku kosmicznego, albo najnowocześniejszej sondy, czy najnowocześniejszego sprzętu informatycznego, natomiast gdy jest się zblokowanym w dalszej produkcji, no to po prostu zostaje świadomość. Egzemplarz muzealny. Egzemplarz muzealny, prawda? Proszę ojca, jest kolejny temat, o którym należałoby wspomnieć, na temat działalności syndyków. Ja bardzo przepraszam, nie mogę mówić o wszystkich syndykach, ale w moim doświadczeniu ja spotkałem tylko jednego syndyka, pana Medonia, który był syndykiem zakładu tapicerki samochodowej w Grójcu. To jest jedyna upadłość, którą znam, że syndyk pospłacał wszystkie długi, dokonał remontów biur, dachów i wrócił w świetnej kondycji przedsiębiorstwu właścicielowi. Ale to jest jedyny przypadek, który ja znam. Pozostałe przypadki to jest straszna układanka, tasowanie. To, co ja przeżyłem w Lublinie, to, co się robi z majątkiem dawnego FSC, to proszę mi wiedzieć, to jest groza. Dam tylko jeden króciutki przykład.
W ogłoszeniu na sprzedaż fabryki był hotel. Hotel pracowniczy, budynek 10-piętrowy. I w specyfikacji było, że mam za niego zapłacić 3 600 000. Okazało się, że pan syndyk poprosił mnie, że panie prezesie, ja ten hotel obiecałem koledze, niech pan zrezygnuje. Proszę mi wierzyć, proszę ojca, nie będę mówił całej historii. Ostatecznie, gdybym ja kupował ten hotel, miałbym zapłacić 3 600 000, a ten hotel został po kilku latach sprzedany za 1 000 000 zł. Interes życia. Interes życia. I to wiem na podstawie zeznań syndyka w sprawie sądowej, gdzie było powiedziane, no bo przyszła kontrola straży pożarnej, dokonała sprawdzeń, okazało się, że budynek nie spełnia warunków hotelu, nie może być hotelem, więc dzierżawca hotelu złożył pismo do syndyka. Proszę pana, pan mi nie sprzedaje hotelu, pan mi sprzedaje jakiś budynek 10-piętrowy i 0,7 hektara terenu w mieście. Więc powołałem rzeczoznawcę, wycenił go na niecały 1 000 000 zł i za tą cenę został sprzedany. I komentarz, ostatnie zdanie, pan syndyk mówi, no z tego co wiem, to nabywca tego hotelu zaskarżył decyzję straży pożarnej i dzisiaj znów może się to nazywać hotel. Dalsze losy samochodów Honker z Lublina to temat, który dziś podejmujemy. Widać, że ma taki szeroki wachlarz powiązań, tematów, no też nadziei. Pan prezes, właściciel fabryki Honker, Zbigniew Tymiński, jakie nadzieje, jakie szanse, jakie działania? Rozumiem, że ta prośba o wystąpienie dziś w telewizji Trwami w Radiu Maryja wpisuje się w taką informację społeczną, uświadamianie społeczeństwa o tej fabryce. Natomiast pozostałe nadzieje i działania? Pozostałe nadzieje. Wyjściem z tej sytuacji jest, no, nie ukrywam, że staramy się o wsparcie ministerialne, uratowanie tej fabryki, ponieważ jak tu wcześniej mówiliśmy, fabryka to nie jest wszystko, to nie są urządzenia. To, co pani profesor powiedziała, ludzie, ich kompetencje, doświadczenia. To są ogromne lata doświadczeń. Fabryka samochodów w Andrychowie, ci inżynierowie, oni mają setki problemów rozwiązanych przy produkcji tych samochodów. Ta wiedza ich musi być przekazana tej młodzieży, bo jeżeli w tym momencie przetniemy to, ta technologia po prostu w tym kraju zginie. Ona będzie, owszem, budujemy fabrykę dla Mercedesa, ale to jest technologia przywieziona, robotnicy rozstawieni, realizują określone zadania i to na tym się, powiedzmy, polskiego robotnika rola kończy. Natomiast posiadanie technologii produkcji silnika, technologii produkcji samochodu może spowodować, że oprócz samochodu terenowego możemy za 2-3 lata wprowadzić tutaj samochód elektryczny do produkcji, samochód małolitrażowy, samochód osobowy, bo na to jest rynek. Polacy potrzebują jeździć, potrzebują się poruszać, potrzebują tanich samochodów, prostszych. Firma Renault Dacia dzisiaj produkuje samochody szybki na kolbkę, żeby obniżyć koszty produkcji. Ludziom to nie przeszkadza. Jeżeli nie chcę przepłacać za ten guziczek, który opuszcza automatycznie szybę, godzę się z tym, że kolbką sobie odkręcę szybę, ale mam samochód tańszy, więc tego typu rozwiązania można stosować i one naprawdę będą. Jeżeli w mojej perspektywie nie chcę przemieszczać i poruszać się z towarami pomiędzy Polską a Irlandią, tylko w najbliższej okolicy, no to też wybiorę samochód, który spełnia moje oczekiwania i spełnia wymogi mojego portfela, czy moich inwestycji. Dokładnie. Pani Zofia Walczuk? Ja chciałabym zwrócić uwagę, może nie bardzo a propos tego tematu, który ostatnio został poruszony, ale a propos tego Honkera i tych przedsiębiorców. Więc jest to polska produkcja, prawda? A my mamy do czynienia ostatnio z zalewem właśnie importowanej produkcji zewsząd. Mamy z zalewem handlu z zagranicy, z firm zagranicznych handlowych. Ja się ostatnio dowiedziałam ze zgrozą, że Komisja Europejska dofinansowała
te wielkie, wielkie koncerny handlowe, które znalazły rynek zbytu w Polsce po to, żeby one mogły rozszerzyć swoją działalność, swój rynek zbytu na kraje nowo przyjęte. A to Komisja Europejska ich dofinansowała, żeby oni do nas weszli ze swoją siecią handlową. Czyli żeby zniszczyli nasze... Czyli de facto, żeby zniszczyć nasz handel. Ta cała transformacja polegała na objęciu rynku zbytu. Myśmy nie umieli stworzyć... Pan Tomasz Murawski. To znaczy... Podobnego zjawiska. Nie umieliśmy stworzyć podobnej sieci handlowej taniej, żeby konkurowała z tamtymi, przepraszam. Proszę. Ja jako... pasjonat motoryzacji, bo tak mnie tu przedstawiono. Chciałbym po prostu, żeby w przyszłości pokazać na przykład swoim wnukom, żebym mógł pokazać, że to jest polskie auto. Ten Honker jest jedynie polskim samochodem, jedynym na chwilę obecną w większości produkowanym z polskich podzespołów samochodem. No i chciałbym też, żeby ta produkcja tych samochodów została w jakiś sposób rozwinięta po to, żeby zachować to dziedzictwo dla potomnych. Bardzo gorąco dziękuję. Pani profesor Zofia Walczuk, samorządowiec, Zbigniew Tymiński, właściciel fabryki Honker, Tomasz Murawski, ekspert i pasjonat polskiej motoryzacji, z nadzieją czekający na wnuki, którym będzie mógł pokazać polski samochód. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dziękuję również Państwu.